Siemano, siemano, jesteśmy w parku w Kłobucku i chciałem powiedzieć, że to jest najpiękniejszy, najcudowniejszy, najwspanialszy park, jaki tylko może istnieć, jaki tylko istnieje. To jest park w Kłobucku, jest, słuchajcie, wiosna, jest peace and love, ludzie wychodzą na zewnątrz, ptaszki zaczynają za sobą latać, słuchajcie, ludzie za sobą zaczynają też latać i w ogóle jest bardzo fajny klimat wiosenny i atmosfera sprzyja, by był peace and love, byśmy się kochali, byśmy się lubili, byśmy w ogóle nie mieli między sobą żadnych konfliktów, tylko przyjaźń, 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 czyli peace and love z Kłobuckiego Parku. Pozdro! Nawet jakaś muza gra. Jest przepięknie, jest naprawdę peace and love. Panie sobie chodzą z kijeczkami. Jest naprawdę piękny dzień w Kłobuckim Parku. 10 stopni, słuchajcie. To już jest naprawdę coś. Słoneczko. No nie mam zastrzeżeń, nie mam zastrzeżeń. I tu sobie idziemy, fajnie, picobello, trzymając się za rączki. Ptaszki sobie fajnie latają. Naprawdę zachęcam wszystkich do tego peace and love, do tego spędzania miłego czasu z naturą, w miłości i w przyjaźni. Peace and love. Habemu z papą. Powstaje taki filmik w tych kłobuckich okolicznościach. Czasem jesteśmy tu, czasem tam. Bo trzeba trochę tutaj aktywować tą multimedialną sferę, słuchajcie. Tutaj musimy jakoś obudzić się i w ogóle wyjść z tych domów i myślę, że takie skromne multimedia mogą gdzieś tam do kogoś dotrzeć, że słuchajcie, kaczuszki sobie pływają, słoneczko sobie świeci i my działamy i mamy tutaj Kłobuck pokazany też takim okiem digital kamery. Pozdro. Piękny park w Kłobucku. I takie story. Wiosna, wiosna. Zaczynamy słoneczne dni. To są chyba ostatnie takie schody w ogóle w Kłobuckim, starym, w stylu oldschoolowym, gdzie działy się takie rzeczy, że tutaj, blisko parku, na tych kureczkach w ogóle był amfiteatr, słuchajcie, muzyka grała na żywo weekendami, ja to tak tego nie pamiętam, ale na przykład moja siostra pamięta, ludzie troszeczkę starsi tutaj pamiętają ten temat, że tu w ogóle było imprezowo mega w Kłobucku. Było, słuchajcie,
Było, słuchajcie, 15 pubów, nie wiem, tak sobie rzucam liczbą. Na pewno ich było kilkanaście. Mi to koleś, co mnie remontował, coś tam mi opowiadał, że Kłobuck to była naprawdę taka przyjazna wioska. Przyjazna wioska. Ludzie sobie w ogóle i ekipami chodzili po 50 osób, puby były pełne. Jak na Woodstock Kłobuck jechał, to na Woodstocku w ogóle to była jedna z największych takich wiosek, jakichś w ogóle najpopularniejszych namiotowych wiosek woodstockowych. I słuchajcie, tutaj gdzieś na tym właśnie miejscu stał ten amfiteatr. Tutaj grała muzyka, no ale niestety przegraliśmy z taką starą doktryną, że jednak tutaj no obecnie jesteśmy w ogóle bez żadnego pubu, bez żadnego miejsca koncertowego i tak dalej. No i to jest mega, mega dla mnie słabe, dlatego ja w ogóle robię tutaj taki filmik czy coś, bo nie wiem, no ostatni koleś, który w ogóle tutaj coś gada, żeby jednak było w porządku, żeby jednak było kolorowo, żeby jednak było fajnie. Karo, poczekaj. Trzymaj. No i chyba na dzisiaj to koniec. Po prostu wziąłem sobie kamerę na spacer po parku z Karo i tak opowiadam, no opowiadam tutaj o tym, że powinien być peace, powinien być love, powinien być kłobucki oldschoolowy styl, czyli ludzie podają sobie ręce. Słuchajcie, gdzie jest młodzież? Gdzie jest w ogóle jakaś taka młoda dusza? Gdzie jest bunt pewien, że to do końca nie musi być tak ułożone, jak starzy tego chcieli i oczywiście z szacunkiem do wszystkich, ale no młodość to jest młodość, ona szybko przemija i nie bądźmy już za młodu starymi ludźmi, tak? O to tutaj chodzi. Uśmiechajmy się do siebie, niech będzie peace and love. Ja to zgłaszam, ja to komentuję i ja to mówię. Pozdrawiam serdecznie, Kłobuck, który ma świecić miłością. To jest ten klip. Peace and love. Do zobaczenia.